tak jak jest napisane, jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego i swoją pracę magisterską miałam przyjemność pisać pod kierunkiem pana profesora Adama Nalepki. Niestety pana profesora dzisiaj z nami nie ma, ale oficjalnie chciałabym mu podziękować za pomoc, którą włożył w pisanie mojej pracy, tudzież pomógł mi w pisaniu przeze mnie. I tak oto jako, że temat jest stosunkowo w Polsce nowy, głównym celem mojej pracy była właśnie analiza możliwości rozwoju rynku Equity-Release w Polsce poprzez identyfikację czynników, które mają na to wpływ. Miało mi w tym pomóc właśnie poznanie istoty rynków i sposobu ich funkcjonowania na świecie, weryfikacja sposobu funkcjonowania obecnego w Polsce, analiza przepisów prawnych, które teraz funkcjonują i które są proponowane, a także ocena czynników, ocena i analiza czynników, które mają wysokość świadczeń, które mogą być otrzymywane na tym rynku. Postawiłam sobie także w pracy hipotezę mówiącą, że wprowadzenie przepisów prawnych całego rynku doprowadzi do jego dalszego rozwoju i bezpieczeństwa zawieranych umów o świadczenia, których wysokość zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości. Ale żeby Państwa dzisiaj nie zanudzić zbyt wieloma szczegółami, najpierw krótko opowiem właśnie o podstawowych zasadach funkcjonowania rynku, żeby Państwo zorientowali się, na czym to polega, a potem opowiem, jak rynek funkcjonuje w Polsce i jak mógłby funkcjonować. No i właśnie, coraz częściej dochodzi do paradoksu występowania osób bogatych w aktywa, a ubogich w dochody. Czyli są to zazwyczaj osoby starsze, które posiadają stosunkowo wartościowe nieruchomości, ale nie posiadają gotówki na bieżące wydatki. Z taką potrzebą spróbuje się właśnie zrównać rynek equity release, czyli rynek uwalniający kapitał zamrożony w aktywach. No i właśnie, na świecie produkty rynku występują pod nazwami takimi jak mortgage loan, home reversion, lifetime mortgage i wiele innych. W Polsce kojarzymy głównie jako odwrócona hipoteka bądź odwrócone kredyty hipoteczne. Ale bez względu na nazewnictwo, każdy z tych produktów możemy zaliczyć tak naprawdę do jednego z dwóch podstawowych modeli rynku. Pierwszy model, reverse mortgage, czyli po polsku określany jako model kredytowy, bazuje na pożyczce udzielanej pod zastaw nieruchomości, którą spłatą w przyszłości wraz z odsetkami nastąpi w wyniku środków otrzymanych ze sprzedaży takiej nieruchomości po śmierci właściciela w trwałym jej opuszczeniu, na przykład przy wprowadzce do domu opieki. I zazwyczaj takie produkty oferowane są przez banki. Przy czym banki pozostawiają zazwyczaj decyzję spadkobiercom, czy decydują się przejąć taki zaciągnięty dług, czy chcą, żeby bank sprzedał nieruchomość, a po środki, które zostają po pokryciu długu, te osoby będą dalej dziedziczyć. Drugi model to model home reversion, czyli model sprzedażowy. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, podstawą umowy jest sprzedaż nieruchomości. Taka sprzedaż następuje zazwyczaj w cenie 30%, czasami w niektórych krajach występują produkty, które oferują do 50% wartości rynkowej nieruchomości na dzień zawarcia transakcji. I z taką sprzedażą łączy się również zapis dożywotniego prawa zamieszkiwania nieruchomości. Przy czym, żeby Państwo zrozumieli, na czym polega ten model sprzedażowy, to dodam jeszcze, że na początku instytucje, które oferują taki produkt, właśnie szacują łączną wartość wypłaty na te 30%. W przypadku, jeżeli osoba będzie żyła dłużej, to ta kwota będzie się systematycznie z każdym miesiącem powiększała. Jest jeszcze jeden model, troszkę mniej typowy, Shared Appreciation Mortgage. I tutaj właśnie za przekazanie udziałów do nieruchomości lub do prawa udziału w zyskach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości jest udzielana nieoprocentowana pożyczka.
I tak jak te dwa pierwsze modele są stosunkowo standardowymi modelami oferującymi produkty dla osób starszych, tak trzecia konstrukcja może zostać wykorzystana do stworzenia produktów, które będą oferowane szerszemu gronu klientów, czyli nie tylko osoby starsze będą mogły uwalniać kapitał zakumulowany w nieruchomościach. No i właśnie rozwój rynku następuje w taki sposób, że najpierw osoby starsze zazwyczaj dokonują umowy zamiany na mniejsze nieruchomości z ewentualną dopłatą albo podpisują umowy dożywocia z członkami rodziny. Następnie wytwarza się model sprzedażowy i powstają wyspecjalizowane w tym celu instytucje, aż w końcu powstaje model kredytowy. Czyli nie tylko zmienia się z rozwojem rynku oferowany produkt, ale także zmienia się otoczenie rynku, bo powstają nowe instytucje, nowe przepisy prawne i trzeba właśnie w tym momencie podkreślić, że rynek jest bardzo mocno powiązany ze swoim otoczeniem i to otoczenie jest bardzo bogate i wzajemnie wszystkie te elementy wpływają i na siebie, i na rynek, bo mamy tutaj zarówno system prawny, politykę społeczną, sytuację demograficzną, system emerytalny, czy właśnie nasz rynek nieruchomości, który interesuje nas najbardziej. I z tego otoczenia płynie bardzo wiele czynników, które wpływają na rozwój rynku. No, taką podstawową sprawą, którą Państwo się na pewno domyślacie, to jest posiadanie nieruchomości przez osoby starsze, które nie mają pieniążków. Ale będzie temu sprzyjała właśnie wydłużająca się długość życia, zmiana postaw, z kolei po stronie podaży na pewno właśnie wprowadzenie przepisów, które chociażby bankom pozwolą na udzielenie tego typu produktów. Ale ciekawsze są nieco elementy hamujące rozwój rynku, bo po pierwsze, po stronie popytu jednak nadal mamy bardzo dużą awersję osób starszych do ryzyka i bojaźń przed utratą środków na czarną godzinę, a także strach przed reakcją spadkobierców, tak? Co to się stanie, jak ja powiem moim dzieciom, wnukom, że ja dom konsumuję, a nie zostawiam im. Z kolei po stronie podaży, o tym, o czym się zupełnie w zasadzie oficjalnie nie mówi, jest bardzo duże ryzyko. Przede wszystkim ryzyko przekroczenia wartości. Czyli w przypadku umowy o świadczenia dożywotnie może się zdarzyć tak, że suma wypłat przekroczy wartość nieruchomości. Może albo się to zdarzyć właśnie w wyniku długowieczności, albo w wyniku jakichś drastycznych zmian na rynku, gdy te nieruchomości nagle zaczną tanieć. Następnie mamy ryzyko negatywnej selekcji, czyli już przewartościowanie nieruchomości na samym początku podpisania umowy, hazard moralny. Oznacza to nie więcej, nie mniej jak to, że osoba starsza, która przepisze taką nieruchomość, może przestać poczuwać się w obowiązku do utrzymania jej we właściwym stanie, tak? Czyli nie jest moja, pieniążki co miesiąc dostaje, no i niestety wartość nieruchomości tym sposobem również nam spada. No i ostatnia rzecz, spadkobiercy. Co zrobić, żeby się przed nimi uchronić? Przyjdą, powiedzą, osoba była nie w pełni świadoma swojej decyzji, nie możecie zabrać nam spadku. I właśnie to całe ryzyko zostaje przerzucone na wysokość wypłacanych świadczeń, czyli tak jak mówiłam, jest to około od 30 do 50% wartości nieruchomości. No i jak to wygląda w Polsce? To, że się starzejemy, no to dobrze o tym wiemy. A w 2035 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowiły 1/4 polskiego społeczeństwa. To, że ich sytuacja finansowa nie jest najlepsza, także wiemy. Więc cały czas trwają dyskusje na temat naszego systemu emerytalnego, ale paradoksalnie tylko 6,5% starszych osób ocenia swoją sytuację jako złą. Więc dopóki w pełni osoby starsze nie poczują się, że ich sytuacja nie wygląda najlepiej, czyli jeżeli nie będą się porównywać do innych osób, tylko zastanawiają się nad tym, jakie mają potrzeby, dopóty nie będą chciały korzystać z takich produktów. Ale póki co te 6% może korzystać właśnie z produktów z modelu sprzedażowego, które są przede wszystkim oferowane przez tak zwane fundusze hipoteczne. I te fundusze działają w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego związane z umową dożywocia czy z umową renty. Najbardziej Państwu znany jest fundusz hipoteczny Dom pewnie, nie wiem czy go tutaj widać, ale właśnie o nim teraz Państwu kilka rzeczy opowiem. Tutaj jest taki ciekawy rozdział.
rozdźwięk troszkę, bo z jednej strony można pozyskać bardzo wiele materiałów kierowanych do potencjalnych klientów funduszu, a z drugiej strony fundusz jest od 2012 roku notowany na New Connect, w związku z czym musi przekonać także inwestorów, że warto w nich inwestować. I dzięki temu można wyłuskać kilka fajnych informacji. Dwie pierwsze podstawowe to wiadomo, fundusz jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce i dzięki temu też jest liderem na rynku. 65 lat to minimalny wiek klienta, z jakim zawiera umowę. 30%, tak jak mówiłam, tutaj suma szacowanych wypłat właśnie jest łącznie daje 30% wartości nieruchomości. Więc tylko tak jeszcze raz podkreślę, jako że jest to model sprzedażowy, jeżeli senior umrze po jednym miesiącu, no to niestety za bezcen zostaje przypisana nieruchomość. I może tak, 40% to współczynnik, o jaki korygowana jest wartość nieruchomości w momencie podpisywania nieruchomości, ponieważ na takim poziom ocenia fundusz właśnie prawo do żywocia, które zostanie na nieruchomości ustanowione. Przez to wmawia niejako seniorom, że nie dostaną włącznie 30%, ale około 50-60%. I 60% zebranego portfela to nieruchomości z przedziału od 100 do 300 tysięcy. Jest to bardzo ciekawa informacja, dlatego że we wszystkich przekazach, we wszystkich symulacjach oficjalnie publikowanych zazwyczaj znajdujemy dane dla nieruchomości wartych 200 tysięcy, 500 tysięcy, milion i dzięki temu te symulacje są na bardzo wysokim poziomie. Podczas gdy właśnie fundusz stara się zbierać tylko te mniej warte nieruchomości, ponieważ charakteryzują się one dużą płynnością i minimalizują ryzyko działalności funduszu. I na koniec trzeciego kwartału łączna wartość zebrana przez fundusz nieruchomości to właśnie niecałe 42 miliony złotych. I tutaj widzimy wykresy właśnie po pierwsze z liczbą podpisanych umów, czyli posiadanych nieruchomości i wartość zebranych nieruchomości przez fundusz, przy czym ten wykres pokazuje wartości te skorygowane o 40% za umowę dożywocia. No i proces legislacyjny, bo w chwili obecnej funkcjonują jedynie przepisy kodeksu cywilnego. Stosowne przepisy miało przygotować Ministerstwo Finansów w stosunku do modelu kredytowego, czyli założenia do projektu i ustawa o projekcie o obróconym kredycie hipotecznym, a Ministerstwo Gospodarki z kolei za ten model sprzedażowy, czyli dożywotnie świadczenia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Gdy pisałam tę pracę w zeszłym roku, to było powiedziane najpierw, że w maju będzie posiedzenie w stosunku do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Potem miało zostać przesunięte na wakacje, potem na październik. W rezultacie teraz pod koniec kwietnia było spotkanie Rady Ministrów, którzy zdecydowali się już skierować do Sejmu właśnie ten projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, więc jest szansa, że po właściwie 4 latach coś się z tym stanie. Ze swojej strony dodam, że tak naprawdę najważniejsze przepisy, jakie w tych dokumentach powinny się znaleźć, to przepisy zapewniające bezpieczeństwo osobom starszym. Czyli właśnie, po pierwsze, kontrola firm oferujących tego typu produkty, bo są to produkty o podwyższonym ryzyku. Sposób dochodzenia roszczeń w przypadku upadku firmy, zwłaszcza w przypadku firm, które oferują produkty w modelu sprzedażowym. Bo nasza nieruchomość już została na te firmy przypisana, firma upada i co dalej, tak? Wierzyciele zabierają nieruchomość, a kto wypłaci nam nasze pieniądze? I trzeci element to wycena nieruchomości i tak może nie do końca porządnie to napisałam, ale kontrola świadomości osoby starszej podejmującej decyzję. No niestety, osoby starsze są nieco bardziej narażone na ryzyko. Nie mamy w Polsce odpowiedniej edukacji finansowej osób starszych i trzeba tutaj w pewien sposób sprawdzić, czy ta osoba na pewno jest świadoma wszystkich konsekwencji podpisywanej umowy. I właśnie, w celu bezpieczeństwa osób starszych ja zaproponowałam stworzenie takich tablic możliwych do osiągnięcia świadczeń. Przygotowałam takie tablice zarówno dla modelu sprzedażowego, jak i kredytowego, osobno dla mężczyzn i kobiet w oparciu, tutaj właśnie w takich tablicach mamy już wyniki konkretnych symulacji i konkretnych algorytmów uwzględniających zarówno długość trwania dalszego życia, wartość nieruchomości szacunkową, wzrost wartości nieruchomości w czasie, stopy procentowe i dzięki takim tablicom osoby mogłyby się zapoznać
z wysokimi, z możliwymi do uzyskania wysokościami jeszcze przed pójściem do firmy, która się w tym specjalizuje i jest przygotowana marketingowo, żeby nas do tego namówić. Także takie tablice przydałyby się osobom może młodszym, które mogłyby zaplanować jakby swoją przyszłość na starość. Korzystanie z takich tablic jest bardzo proste, ponieważ kojarzymy swój wiek z orientacyjną wartością nieruchomości i uzyskujemy konkretną wartość. Tutaj dla kobiety 75-letniej posiadającej nieruchomość 400 tysięcy wychodzi nam 824 zł miesięcznie. 10 000 zł rocznie. Nie więcej. Mniej więcej, dokładnie tak. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany sprawdzeniem, ile w danych wartościach można by uzyskać, mam takie tablice ze sobą, więc spokojnie w obydwu modelach można sprawdzić. I tak, bardzo dużo klientów oczekuje, że świadczenia uzyskiwane w modelu, tutaj troszeczkę widzę, nie do końca wyraźnie jest to widoczne, ale klienci oczekują, że świadczenia uzyskiwane w modelu kredytowym będą wyższe niż w modelu sprzedażowym. I w tym celu porównałam te wartości i faktycznie tak się dzieje, ale dopiero w przypadku starszych klientów. Jeżeli mówimy o tych początkujących, czyli 65-letnich, ryzyko dla wszystkich instytucji jest takie samo, więc te wartości są na zbliżonym poziomie, a w przypadku kobiet wyszło mi nawet nieco niżej. Ale już w przypadku 75-letnich i 85-letnich osób, tutaj w modelu kredytowym, czyli tym oferowanym przez banki, wychodzi około 30-40% wyżej. I na koniec takie krótkie podsumowanie możliwości rozwoju w Polsce. Na pewno wprowadzenie regulacji prawnych przyczyni się do dalszego rozwoju rynku i bezpieczeństwa, bo po pierwsze zwiększy nam się tutaj oferta produktowa. Zatem firmy działające w sektorze tego modelu sprzedażowego na pewno będą musiały nieco uatrakcyjnić swoje oferty, może nieco podwyższyć, ale na pewno będzie większa konkurencja i walka o klienta. No i ta wartość świadczeń faktycznie w wyniku przeprowadzonych przeze mnie analiz wyszła, że zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości i od wieku klienta. Im ten wiek będzie się wydłużał, a wiemy, że tak się dzieje, tym te wartości będą niższe, bo będziemy mieć większe ryzyko dla firm. Ale takim, wydaje mi się, najważniejszym wnioskiem, który wyciągnęłam z mojej pracy, jest to, że nie można zapominać, że są to osoby starsze i dla nich są te produkty. I mimo, że rynek equity release odciąży budżet państwa na przykład tak, bo nie będziemy musieli pomagać tym osobom, to nie może to być jedyne rozwiązanie, jakie zaoferujemy osobom starszym na pozyskanie środków finansowych. Konieczne jest, żeby stworzyć alternatywy, ponieważ osoby starsze jest ich coraz więcej i to one muszą stać się właśnie tymi klientami. Nie możemy już na klientów starszych przymrużać oczu i musimy tak naprawdę ich zauważyć i ten rynek seniorów dopiero stworzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.